Witam wszystkich. Tam było takie zapytanie, jak wygląda ta kukurydza siana po frezarce w ten mulcz, jak to ogólnie jest. I tutaj była siana kukurydza 20 maja. I dopiero od, można powiedzieć, 10 dni te deszcze takie padały, więc ta kukurydza wyłazi dopiero. Chodziłem tutaj, przejrzałem kawałek, jak to wygląda. Żeby cokolwiek nagrać, to teraz tak z daleka nie widać, ale jak się weźmie niżej, no to ta kukurydza jest, tak? Po kolei tutaj rządki są widoczne, ale z bliska, bo tak dalej to nic nie widać. Tutaj też, o, tak jak widać, ta kukurydza dopiero wyłazi. Także jeszcze trzeba poczekać tydzień, żeby móc cokolwiek zobaczyć. Tak jak tutaj też jest, idzie, to są początki takiego wyłażenia. Po kolei są tutaj, tu jest ta kukurydza. O, tak jak może się spojrzy z nisko, to widać te rządki. Podejdę jeszcze coś tam pokazać dalej, tam na tym zielonym. No i tutaj jest ten kawałek, tak troszkę w bok. Tak samo i tutaj jest ta kukurydza. Rośnie sobie jakoś tam powoli. No ale to jest faza taka, jaka jest, tak? Znalazłem taką jedną dużą tutaj kukurydzę. To było opryskane w poniedziałek lub we wtorek od chwastu. Także powinno to już tutaj się uspokoić troszeczkę. O, ślady są tutaj po ciągniku, po opryskiwaczu. Tutaj, o, i tutaj akurat jest rządek jeszcze obok. Także rośnie ta kukurydza, wyłazi. No i tutaj koło tego drzewka jest taka fajna nora wykopana przez jakiegoś stwora. No i ogólnie tak jak o tutaj widać, też sobie rośnie ta kukurydza, jakoś daje radę. Tutaj o, taka malutka. O, tutaj jeszcze zaraz o nogą rozdepczą kukurydzę. Także jest, rośnie. Myślę, że ten deszcz teraz, który poszedł, to on naprawdę tutaj pomoże i to wyskoczy. No ogólnie jest tak, jak jest, widać, chwasty idą. Przejdę tam jeszcze dalej. Tutaj już nie było tych takich drzew, tych krzaków. Była tylko taka duża trawa. No i tutaj też jest ta kukurydza. Sobie wychodzi, tak? Rozstaw jest taki mniej więcej, a tak jak widać. Tutaj jest to też widać, cały ładny rządek. Ciach, ciach. Po kolei. Jak tak się patrzy, to widać te rządki, ale tutaj na telefonie to nic nie widać. Ale jest. Myślę, że za tydzień to już będzie kolosalna różnica na tym. No i tutaj leży sobie ten kamień. Tak jak mówiłem, kilka dni temu to opryskane. Także za tydzień oprysk zacznie działać, kukurydza pójdzie do góry, to wtedy będzie więcej widać. No tutaj, gdzie nie ma tych chwastów, tego wszystkiego, no to jest. Kukurydza posiana 3 tygodnie temu, można powiedzieć, tak? 20 maja była siana. Dobra, to byłoby na tyle. Na razie.